Marek Gwosz aus Bielsko-Biala, also dem Weißen Wasser, 18 Jahre alt, ein Student. Gestern war er 46. Hat er nur zwei hinter sich lassen können. Aber wie gesagt, war auch guter Dinge und sagt, ich habe das erste Mal heute Nacht einigermaßen vernünftig geschlafen. Ja, mittlerweile kann ich den Namen auch aussprechen. Es war ja so, wie ich das erste Mal gelesen habe, wenn ich nicht wusste, wie ich es sagen soll. Du hast es mir überlassen. Aber der Bolek Wasch hat jetzt wirklich einen schönen Flug gezeigt. Er ist schön rund zwischen den Skier gelegen und hat also sicherlich mit 153 Meter, glaube ich. Ja, свой личный рекорд. Смотрим. Встречный ветер примерно вдвое более быстрый, чем накануне был. И легонький, как пушинка, Якуб Кот, один из двух братьев прыгунов, представитель польской сборной, летит к отметке 185 метров. Личный рекорд Кота 182,5 был до этого дня, поэтому кто знает, и повторяет этот самый рекорд. Причем у него список достижений совсем короткий, и эта дальность была покорена буквально накануне. Поэтому тут, конечно, и это надо считать хорошим успехом. А уж насчет того, попадет он или не попадет во вторую попытку, мы предпочитаем не рассуждать. Потому что это на данный момент уж точно не главное. Первый поляк сидит здесь, Бартоломей Клусек. 100 meter for å ta ledelsen her, har en personlig beste notering på 180 meter fra Vikersund i fjor. Skal vi se om Klosek kan slå den her da, med gunstige forhold. Pilene peker rett oppover ned i bakken. Og det rundt 190 meter her på Klosek. Synes han litt tung i posisjonen sin, og klarer ikke å tråkke seg ut over siden sine. Det har blitt tråkket litt masse vær, så blir stående litt opprøst i starten av søvet, og da man sjansløs. Setter i hvert fall en ny rekord her personlig. 192 meter for polakken som går inn på en tredjeplass. 22,9 bak Naglic, et par poeng bak til Svanden. Prek 191 metrov. Zdaj ter informacijo, kvotr Fija se skoči 194 metrov. No, dały mu pierwszy w karierze punkt do klasyfikacji Pucharu Świata. Polak jest w tej klasyfikacji w tej chwili 80. W serii próbnej 176 metrów, była to 20 odległość, także był najlepszym z Polaków. Zobaczymy, jak będzie w konkursie. Już w powietrzu Krzysztof Biegun. Ponad 100 km na godzinę prędkość na progu i oby wylądował jak najdalej. Brawo! No będzie nowy rekord życiowy, dotychczasowy to wczorajsze 180 metrów.
zadowolony Robert Mateja. No przypomnijmy, 38-letni trener polskiej kadry młodzieżowej jako pierwszy z Polaków przekroczył granicę 200 metrów, 201,5 w Harachowie. A teraz jego podopieczny poprawia rekord życiowy, skacząc 4 metry bliżej, 197,5. Brawo, świetne otwarcie w wykonaniu Krzysztofa Bieguna i oczywiście Polacy obejmą prowadzenie. No ale tak patrząc realnie, naszą drużynę stać tutaj maksymalnie, myślę, w tych zawodach na zajęcie 6 pozycji. No a każda lokata wyższa od 8 będzie ją trzeba uznać za sukces. 197,5 metra, no to już przyzwoity rekord życiowy Krzysztofa Bieguna, który tutaj właśnie w Oberstdorfie w piątek oddał pierwsze w swojej karierze skoki na obiekcie Mamuci. Zmierzyć odległości Romana Siergiejewicza Trofimowa, 128 metrów. No a teraz Tomasz Byrd, nasz 18-latek z Wisły, no także niewielkie doświadczenie, jeśli chodzi o mamuty w tym sezonie w Oberstdorfie, 173,5 metra, raz w 30 w Pucharze Świata w Zakopanem, uczestnik Mistrzostw Świata w Oslo Holmenkollen. No i brawo, brawo, znakomity lot Tomasza Byrta, nowy rekord życiowy, zdecydowanie powyżej punktu konstrukcyjnego, no i prowadzenie w konkursie, tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak z wiatrem. No bardzo mocny wiatr pod narty, ponad metr na sekundę, prawie 1,5 metra na sekundę, no ale świetnie wykorzystał to Tomasz Byrd. No i mamy wynik 198,5 metra. Niewiele brakowało, a byłby pierwszy w karierze tego młodego chłopaka ponad 200-metrowy wynik, ale oczywiście jest liderem. Wyraża się 25 punktami. A teraz jesteśmy ciekawi, jak skoczy Mateusz Rutkowski. Nasz junior, no, na razie w treningach dużo lepiej skakał niż w konkursach. Dzisiaj w treningu 162 metry. Jak wiadomo, był 28 w mistrzostwach indywidualnych i teraz daleko skoczył. O, jak daleko! No, tak daleko jeszcze w życiu Mateusz Rutkowski nigdy nie skoczył. No, to daje nam pewne podstawy, myślę, również do walki, do rywalizacji o szóste miejsce. Ten pierwszy skok to może bardzo ładnie ustawić naszą drużynę w tym konkursie. Bo realnie, tak jak powiedział trener Apoloniusz Steiner, wszystkie realne rachunki wskazują na to, że my jesteśmy w tej chwili 7. drużyną świata. No a tutaj Mateusz Rutkowski, 201,5 metra, pierwszy raz w życiu powyżej 200 metrów. Ponad 30-punktową przewagą nad pozostałymi zawodnikami. Klemens Murańka, trzeci z biało-czerwonych w tabelce startowej, 201 metrów, skoczył dzisiaj w serii próbnej, o 1 metr poprawił rekord życiowy poprzednio ustanowiony tu w Planicy w 2012 roku. Oj, teraz świetnie, no znakomicie Klemens, brawo! Nie tak piękne lądowanie jak Kamila przed momentem, ale odległość rewelacyjna. Nowy rekord życiowy Klemensa Murańki, 221,5 metra. Druga odległość pierwszej serii konkursowej. No i wiadomo, że będzie prawdopodobnie na pewno na drugim miejscu. Więcej odjętych punktów za wiatr, bo prawie metr na sekundę pod narty miał Klemens. Nie tak ładne, jak widzimy, lądowanie jak Kamila. No ale noty też niezłe. Od 17 do 18,5 punktu, 3,18 będą liczone do noty, w sumie 186 punktów. Klemens na drugim miejscu, 19,2 punktu straty do Kamila Stocha. No ale zwycięża w całym sezonie Adam Małysz.
Zobaczmy, czy Adam obroni to trzecie miejsce. 213 metrów w pierwszej serii, ale niewiarygodnie wysoko zawiesił poprzeczkę. Simon Amann wysoko, wysoko szybuje Małysz nad wyskokiem. Jak będzie daleko? Jak będzie daleko? Pięknie! Pięknie, Adam! Brawo, brawo! No i teraz niewiarygodna była ta wysokość Adama. 230,5 metra. Plus 1/10 tylko, no to jest to atomowe wybicie, to z czego Adam Małysz był znany i jest znany w świecie skoków narciarskich. Znakomicie, 230,5 metra i to jest nowy rekord Polski w długości skoku. Zadowolony Robert Mateja, no Han, uśmiechniesz się może tym razem? No był tam chyba delikatny uśmiech, Han, no Lepisto jest pierwszy, jest na podium Adam Małysz, jest co najmniej trzecie miejsce, brawo, brawo, brawo Adam! Gangnes med 53 och 54, 56 forskjellige hoppere fra 15 forskjellige nasjoner. Vi skal ha med 40 stykker til første omgang med start klokka 4. De 10 beste i skiflygingsverdenscupen forhåndskvalifisert. Så vi får enda et langt hopp her, selv om vi har gått ned på fart. Og det Andrej Stekala fra Polen som absolutt gruser sin personlig rekord fra 198 til 235. Ja, nå det nydelige forhold her i Vikersund. Det ikke et topphopp. Han bremser litt for masse ut og har med seg en enorm høyde hele veien nedover her. Og det jo langt, men jeg frykter litt nå at vi kommer til å gå ned atskillig på farta, for det her ikke et superhopp og likevel opp en 235 meter. Ja, og går inn på andre plass her bak Johansson. Który od Vikersund bije niemal w każdym skoku rekord życiowy. Dzisiaj w serii próbnej bardzo spokojnie, 195 metrów, ale przecież pamiętamy wczorajszy konkurs, 12 miejsce Kuby Wolnego i szczególnie ten pierwszy skok, po którym zajmował piąte miejsce, 235,5 metra, co jest jego nowym rekordem. No teraz musiałby znowu pobić swój rekord życiowy. 237, tyle pokazuje komputer. Kuba ładnie, daleko i pięknie! Ależ otwarcie biało-czerwonych tego konkursu, okolice 240 metrów, no wysokie noty, bo muszą być wysokie noty za ten znakomity skok, 237,5 metra, a więc nowy rekord życiowy Jakuba Wolnego. No on jest niesamowity, ze skoku na skok lata coraz dalej, lata pięknie, lata wspaniale i to jest otwarcie, to jest taki potężny podmuch wiatrów, biało-czerwone żagle, które tutaj będą łopotać w tym konkursie drużynowym w kolejnych grupach. Jakub zrobił więcej niż mógł, skoro pobił rekord życiowy. Nie ma sensu. To jest za wcześnie, zdecydowanie. My teraz trzymajmy kciuki za Macieja Kota, bo teraz Polak, jeśli on tutaj skoczy za 200 metr, to będzie pięknie. Prędkość wyśmienita. Wydaje się, że będzie łapał dobre noszenie, jest, że będzie to długi skok. Daleko, daleko, daleko! Znakomicie! 40 metrów Maćka! Rekord życiowy Maćka i to będzie chyba, no licząc te dwa skoki Piotra, trzeci albo drugi wynik w historii polskich lotów. Nie, 244,5, a więc fantastycznie, fantastycznie dzisiaj skaczą biało-czerwoni.
Metr bliżej od Piotrka. Obydwaj w czołowej dziesiątce najdalej skaczących zawodników na świecie. Cudownie. A to lądowanie moim zdaniem lepsze niż Piotrka, tak. Ale no, sędziowie niewiele lepiej ocenili. Ale też są nocy 17,5, 16, 16,5, 16,7 odjęte za wiatr. 7 metrów, 248,5 trzeba by teraz skoczyć, bo warunki są świetne, bo wieje pod narty, a Piotrek potrafi to kapitalnie wykorzystać. Możesz zobaczyć, jak on leci, jak on gdzieś ląduje w okolicach zielonej linii, w okolicach 245 metra jeszcze było. Może to był rekord życiowy. Nie wiem, jaki rekord mu ostatecznie życiowy zaliczają, bo 247,5, pamiętasz, w piątek skoczył w kwalifikacjach, ale tam podparł, a teraz 248, na pewno rekord życiowy. 248 metrów. To jest chyba drugi wynik w historii polskich lotów narciarskich po Kamilu Stochu. Naturalnie Piotrek bywało, że był numerem jeden. Kamil mu potem odbierał to pierwszeństwo. 248 metrów. No, wylądował równolegle, bez telemarku, stąd noty 17-punktowe u większości sędziów, ale jest satysfakcja z tego lotu. Maciek Kot też się cieszy, jakby to on sam skoczył. Odjętych 13,4 punktu. I czy Piotrek jest pierwszy? Piotrek nie jest pierwszy. 230 metrów daleko, ale stać Kamila na to. Już jest w powietrzu, ma silny wiatr pod narty, bardzo silny, piękna, nienaganna sylwetka i... Jest, tak, po prostu pięknie to zrobił, leciutko.